Radni mają porządek obrad przed sobą. Oczywiście. Bo jeżeli ktoś nie ma, to sobie w komórkę zrobić zdjęcie i... Bo taki pomysł tutaj pani radna Monika Orzechowska wysunęła. Dobrze, czyli wszyscy mamy porządek obrad. Czyli w tej chwili przechodzimy do listy obecności. Proszę o zagłosowanie. Wyszło 5 minut, komisja ma być czy dłużej? Pan Żywioł mówi nie. Jeszcze pan Radny Osiński, głos, bo ja mam wrażenie, że nie mam głosu. Halo? Ktoś tam nie był? Aha. Panie Radny, nie mam zainteresowanego pana głosu. Sprawdził, czy pan zagłosował. Ale czyjego głosu? Brakuje głosu pana Radnego Osińskiego. Tu są obecne, coś pomachaj jeszcze. Jadwiga, co ty tam słuchasz na Marcina? Jestem. W dalszym ciągu nie ma głosu pana Adama Osińskiego. Jest już teraz? Dziękuję bardzo. Jest, tak? Przechodzimy w tej chwili. Czy są uwagi co do porządku obrad ze strony państwa radnych? Czy ktoś wnosi uwagi? Nie ma. Dobrze, w takim razie przyjmujemy taki porządek posiedzenia. Przechodzimy w tej chwili do punktu pierwszego. Czy są pytania ze strony państwa radnych? Ja mam pytanie, panie przewodniczący. Proszę przeczytać ten punkt, panie przewodniczący, niech pan prowadzi. Spokojnie i dokładnie proszę przeczytać. Panie radny, ja się pytałem, czy wszyscy mają przed sobą porządek posiedzenia i nikt nie powiedział, że nie ma. No ja go nie wyciągnę, bo nie mam go w wersji. Muszę zaraz dojdę. Ja mam pytanie, panie przewodniczący. Proszę pan, odmienić, że się pan radny Bielak znajdzie sobie porządek posiedzenia. Proszę bardzo, proszę o pytanie. Dziękuję bardzo, Piotr Breś, panie przewodniczący. Ja mam pytanie do punktu, już mówię, w zmianach budżetowych dział 900 w sprawie przeznaczenia zwiększenia kwoty o 6 700 000 złotych na odbiór i zagospodarowanie odpadami. Chciałem zapytać, z jakiego tytułu jest to zwiększenie. Z jakiego tytułu? Dziękuję. To pytanie, czy jeszcze jakieś inne? Mam jeszcze jakieś inne, ale proszę o odpowiedź na to pytanie na razie. Proszę panią skarbnik o odpowiedź na to pytanie. Może dopytam przy tym punkcie, panie przewodniczący, jeszcze niech pani w takim razie powie, z jakiego tytułu dopłacamy jeszcze 6700 i ile już żeśmy, ile na ten rok zostało przeznaczonych środków do zapłaty za gospodarowanie odpadami w sumie. Czyli niech pani skarbnik poda sumę całości i plus 6 700 000. Dobrze. Jest w tej chwili drobny problem, bo nikt na razie nie jest zalogowany z tej komórki organizacyjnej. Dzwonimy, co się dzieje. Dobra, to czekam w takim razie. Panie
panie przewodniczący, może z tego powodu, że komisja samorządności dotyczy bardziej bezpieczeństwa niż spraw, o które należałoby pytać na komisji budżetowej, więc może pan radny Breś to pytanie przeniesie na komisję budżetową jutro. Jeżeli nie ma połączenia z działem tym, to nie ma problemu. Ja mogę przenieść to pytanie na jutro. Pani radna, ale my jesteśmy z innych komisji i też chcemy wiedzieć, więc to jest jakieś wymijające podejście do komisji dla mnie. Za minutę będzie przedstawiciel. Pani Puton się za minutę połączy. Także czekamy na panią dyrektor. Dobrze, to czekajmy. Dzień dobry, przepraszam, jestem już. Witamy panią dyrektor. Prośba do pana radnego, żeby jeszcze raz zadał pytanie. Przepraszam bardzo. Dobrze, już zadaję. Pani dyrektor, chciałem zapytać o 6 700 000 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Chciałem zapytać, z jakiego tytułu dopłacamy taką olbrzymią kwotę? Mamy listopad i ile już jakby zapłaciliśmy, ile w ogóle będzie przeznaczone na zagospodarowanie odpadami w sumie. Czekam. Już momencik. Dzień dobry, przepraszam, że się spóźniłam. Pytał pan o MOSiR, tak? Nie, pani dyrektor. Pytałem o 6 700 000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadami, odpadów. No niestety okazuje się, że kwota, którą mieliśmy zaplanowaną w budżecie na tego rodzaju wydatki jest niewystarczająca. Stąd jest to zwiększenie wydatków, jeśli chodzi o system zagospodarowania odpadami. Oczywiście więcej nie przewidujemy w tym roku zwiększenia z tego tytułu. Pani dyrektor, ja pytałem też o to, ile myśmy mieli przeznaczonych, czyli ile przeznaczyliśmy. Mieliśmy 72 125 000. 72 miliony, czyli teraz jeszcze prawie 7 milionów, czyli 79 milionów płacimy za... 78,377. Chciałem zapytać, bo wiem, że przecież no przetarg był ogłoszony na to, jakieś tam firmy wygrały i teraz czy my możemy sobie tak zwiększać o taką kwotę i czy to jest uzasadnione, czyli nie wiem, czy tych odpadów rzeczywiście było... w COVID-zie tak dużo, czy firmy pracowały, czy i tak dalej, i tak dalej. W sensie, czy ludzie tyle odpadów wyprodukowali, że 6 milionów 700 dodajemy. Z tego, co mi wiadomo, to jak pani dyrektor Smarchudzik przekazywała, to faktycznie ta ilość odpadów wywożonych z terenu miasta znacząco wzrosła od czerwca bieżącego roku. Tak naprawdę więcej nie umiem panu powiedzieć, poza tym, że ta ilość, że z tego, co pani dyrektor przekazywała, to ta ilość odpadów faktycznie znacząco wzrosła. Natomiast przetarg
Owszem, oczywiście, że był, ale był raczej za wywóz, tak? Czyli nie było globalnie, jaka to jest kwota na te odpady dokładnie, tylko za jednostkową rzecz, czyli za każdy rodzaj odpadów, że będziemy odpowiednio płacić. Ja rozumiem, tylko pani dyrektor, panie przewodniczący, ja mogę tak dopytywać, przepraszam, że tak dopytuję. Oczywiście, ale... bardzo proszę i dziękujemy dobrze. Bardzo za aktywność. Dobrze, chodzi mi tylko o to... tam grasuje. Przepraszam, bo chyba ktoś ma mikrofon włączony, pan Bogumił Pos prawdopodobnie. No, tak. Może wyłączyć? Ona jakoś tak. No i generalnie na tej jedynce zachodniej. Panie Bo, prosimy o włączenie mikrofonu. Na Łęczowskiej i tej. Różne takie. Proszę. Pan dyrektor dzwoni. Nie wiem, czy mogę już zadawać, ale widzę, że znowu nie włączony jest. No ale próbowałem się skontaktować. Znaczy, ja chciałem tylko powiedzieć, że w mojej opinii to jest o 10% prawie więcej w całości kwoty. No 76 milionów, tutaj mamy prawie 7 milionów złotych. No to są horrendalne kwoty. Przypominam państwu, że chyba na początku roku zwiększaliśmy też tą kwotę o 5 milionów. To prawda, pani dyrektor? Wiesz, co właśnie... Nie, w tym roku żeśmy nie zwiększali na zagospodarowanie odpadami. Aha, rozumiem. Na pewno były zwiększenia związane z odprowadzeniem odpadów, czyli deszczówki do Wód Polskich i to była znacząca kwota, jeśli chodzi o planowane wydatki. Chcę tylko powiedzieć, że Związek Komunalny Gminy Lubartowskich od lutego tego roku podniósł również ceny na odpady. Dobrze, dziękuję bardzo pani dyrektor. Jak już jestem przy głosie, to zadam drugie pytanie i ostatnie w tym punkcie. Chciałem zadać pytanie o te 1 000 000 złotych na MOSiR, które znowu dodajemy. Ostatnio dodawaliśmy... Nie wiem ile, niech pani powie, na ostatniej sesji 2 miliony czy 5 milionów, już nie pamiętam. I chciałbym, żeby pani powiedziała, jaką łącznie sumę my przekażemy w tym roku na MOSiR z tym milionem i z tą ostatnią kwotą i z wcześniejszymi kwotami, które były zaplanowane w budżecie. Przepraszam, ale nie słyszałam. Chciałem zapytać o te 1 000 000 złotych pani dyrektor na MOSiR. Chciałem zapytać o to, ile my łącznie jako miasto przekazaliśmy MOSiR-owi w tym roku, ile milionów, bo ostatnio chyba z tego co pamiętam dodawaliśmy 2 lub więcej i teraz, czy 5, już nie pamiętam, i teraz 1 000 000, więc chciałbym, żeby pani powiedziała, ile łącznie z tym 1 000 000, który teraz przekazujemy, przekażemy MOSiR-owi w tym roku. To znaczy MOSiR-owi w tym roku było we wrześniu przeznaczane, o ile pamiętam, 2 300. To nie właśnie. Takie jest objęcie udziału przecież. To pana. No właśnie. Także teraz jest 1 000 000 złotych i te 2 300 było we wrześniu. Do końca tego roku raczej już więcej nie przewiduję, żebyśmy cokolwiek tam mogli dokładać. Natomiast generalnie sytuacja MOSiR-u nie jest dobra, tak? Ponieważ no, większość obiektów jest zamkniętych i tak naprawdę nie ma żadnych prawie dochodów. Plan na rok 2020 to było 6 milionów złotych. I było zwiększenie, tak?
Pani dyrektor, ale ja pytam o łączną sumę na utrzymanie obiektów i tak dalej. Przecież my przekazujemy w granicach 20 paru milionów. 6 milionów było dla samego MOSiR-u plus utrzymanie tych wszystkich obiektów, więc ja pytam o łączną sumę i jaką kwotę miasto przekazuje MOSiR-owi łącznie z tymi 3 milionami, które ostatnio przekazujemy i teraz milion. No to mówię, 6 milionów było planowane jako dopłata do spółki, czyli wydatek bieżący. Poza tym planowane są również objęcia udziałów w MOSiR-ze. I zaraz panu postaram się odnaleźć, bo w tej chwili nie pamiętam tej kwoty, ale za chwilę odnajdę i odpowiem, dobrze? Dobrze, czekam. Czekamy w tej chwili na przygotowanie odpowiedzi przez panią dyrektor. Dziękuję. Witam jeszcze raz, więc jeśli chodzi o objęcie udziałów, to było 4 miliony i nie było to zwiększane, plus 6 bieżących, to w sumie jest 10 milionów, jeśli chodzi o plan tego roku. Dla MOSiR. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania jeszcze co do tego punktu ze strony państwa radnych? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania punktu numer 1, druk numer 891-1. Proszę przygotować procedurę głosowania. Czy mógłbym prosić o powtórzenie głosowania, bo nie działa mi ankieta, nie mogłem zaznaczyć. Dobrze, powtórzamy głosowanie. Pięć głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się. Pozytywna opinia. Dziękuję bardzo państwu radnym. Przechodzimy teraz do punktu numer 2. Czy są pytania ze strony państwa radnych co do tego punktu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania punktu numer 2. Proszę o przygotowanie głosowania dla radnych.
Podaję wyniki. 5 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Pozytywna opinia. Teraz do punktu numer 3. Czy są pytania ze strony... Panie przewodniczący, ja mam do pana propozycję. Proszę odczytać przynajmniej pierwsze zdanie, który to jest podpunkt. Tam, żeby po prostu, żebyśmy nie głosowali anonimowo. Panie radny, wysłałem panu... to nie wie w ogóle, o co chodzi. Wysłałem panu SMS-em zdjęcie porządku obrad. Czy pan ma porządek obrad przed sobą? Słucham? Wysłałem panu SMS-em zdjęcie porządku obrad. Ja mam przed sobą, nie ma problemu. Dostał pan? Taka forma. Dobrze, przechodzimy teraz do punktu numer 3. Przechodzimy do punktu numer 3. Czy są pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Projekt na druku numer 889-1. Profilaktyka. Trzeci punkt, no. Projekt uchwały w sprawie dróg, który... Boże. Podaję, jak radni głosowali. 7 głosów za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Projekt został pozytywną opinię. Przechodzimy teraz do punktu numer 4. Czy są pytania ze strony państwa radnych co do tego punktu? Nie widzę. W takim razie proszę o przygotowanie głosowania. Druk numer 890-1. Radny Eugeniuszu, wyłącz proszę dźwięk, bo troszeczkę przebija. Dobrze? Panie przewodniczący, ja się pomyliłem. Chciałem głosować za, ale pomyliłem się. Dobrze. Do protokołu niech będzie, że za. Dziękuję bardzo, do protokołu za zaznaczenie. Pan radny Breś chciał głosować. Wynik, podaję wynik, 8 głosów za. Projekt uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu numer 6. Projekt uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju miasta Lublin. Druk... Chyba 5, panie przewodniczący. 5. Przepraszam bardzo. Już. Dziękuję. Głosujemy teraz punkt numer 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ulicy Grodzkiej 14 w Lublinie. Druk numer 902-1. Czy są pytania ze strony państwa radnych co do tego punktu? Radny Bielak, proszę bardzo. Zgłaszał się pan radny Bielak, proszę, mikrofon włącz. Już, okej. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem zapytać, co tam się mieści, bo to jest koło budynku ZNK. Czy to jest budynek ZNK też, bo 12 Grodzka jest? Tylko to chciałem wiedzieć. Dziękuję. Prosimy pana dyrektora Arkadiusza o odpowiedź.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Panie Radny, nie 12, tylko 14, więc nie jest to siedziba ZNK, a mieści się tam, ma Pan bardzo... Ja dobrze mówiłem, Panie Dyrektorze, koło siedziby ZNK, tylko Pan źle usłyszał. Panie Radny, Grodzka 14, mieści się tam lokal, który chcemy przedłużyć umowę dzierżawy w Stowarzyszeniu Lubelski Ośrodek Samopomocy, który od 3 lat ten lokal wynajmuje. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Przystępujemy do głosowania. Proszę o przygotowanie głosowania. Przyjęty jednogłośnie, 8 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu numer 6. Projekt uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju miasta Lublina, druk numer 907-1. Czy są pytania ze strony Państwa radnych? Tak. Proszę bardzo, pan Eugeniusz Bielak. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, ja mam takie pytanie. Czy ta strategia rozwoju jest konsultowana, albo czy przynajmniej jest opinia brana z rad dzielnic? Dlatego, że moim zdaniem to na samym dole powinna być ustalana strategia. Mieszkańcy powinni wiedzieć, co w danym otoczeniu chcą mieć, czego nie chcą mieć, bo tak miasto wciska przemysł. I tak państwo wciskacie na Felinie hale, duże międzybloki. Więc to nie ma tu żadnej strategii, nie widać, bo jeżeli w środku jest hala pana Toni, ileś hektarów, kilkanaście hektarów i w koło, powiedzmy, teraz zaczyna się budowanie bloków, to jaki to ma, proszę państwa, wygląd? To tak jakby lotnisko może zrobić na środku, też mogłoby funkcjonować, oby tylko były samoloty, które startują w pionie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pana dyrektor Mariusz Sagan. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Odpowiadając na pytanie pana radnego, mówimy tutaj o przedłużeniu obowiązywania strategii, która miała wypełnić się do 2020 roku. Czyli mówiąc krótko, chcemy, żeby ta strategia obowiązywała do 2021 roku. Ta sama strategia, ta, która obowiązywała od roku 2013. Więc tutaj nie prowadzimy takich typowych działań związanych z konsultacjami w dzielnicach i badaniem opinii mieszkańców, bo to jest w tej procedurze niewymagane i myślę bezzasadne, zwłaszcza, że będziemy mieli ten dokument przedłużony właściwie w całości do 2021 roku. Natomiast to, co pan radny pyta odnośnie nowej strategii, mówimy tutaj o strategii Lublin 2030, ona wkroczyła w półmetek działań planistycznych i również jednym z takich etapów, o których pan mówi, są bardzo szeroko zakrojone konsultacje w dzielnicach. One będą trwały najprawdopodobniej, jeśli pandemia tego nie przekreśli, w miesiącach marcu, kwietniu, maju 2021 roku. Natomiast jeszcze odnosząc się do tej wypowiedzi odnośnie przemysłów wśród bloków, no te zakłady, które zostały tam zbudowane, mówimy tutaj o pana Tonim, zostały zbudowane w oparciu o obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, jeśli dobrze pamiętam, z 2002 roku. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze kolejne pytania ze strony państwa radnych? Ponieważ nie widzę pytań, przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju miasta Lublin, druk 907-1.
Podaję wyniki. 7 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Uchwała, projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. Przechodzimy teraz do punktu numer 7. Projekt obwieszczenia, druk numer 908-1. Czy są pytania ze strony Państwa Rady? Czekamy na Pana Eugeniusza Niezawodnego. Zgłasza się Pan Eugeniusz, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko Pani Dyrektor uzyskać odpowiedź na pytanie, bo to jest jednolity tekst, czyli to, co jest już tam było przygotowywane i uchwalone. Tak to rozumiem. Dziękuję. Czy dobrze rozumiem? Mogę odpowiedzieć od razu? Tak, czekamy Pani Dyrektor. Witam Państwa. Tak, to jest zebranie wszystkich zmian, które nastąpiły w rejonie gmin, w rejonie dzielnicy Rudnik i ujednolicenie tekstów. Ponieważ rysunki się nie zmieniają, w tekstach wprowadzaliśmy zmiany na skutek rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody oraz na skutek powstałych w wyniku tego rozstrzygnięcia zmian. Głównie dotyczyły one intensywności, definicji intensywności zabudowy i umieszczenie tego wszystkiego w jednym, jednolitym tekście po to, żeby było łatwiej korzystać. Tego dotyczą te ogłoszenia o jednolitych tekstach. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. Panie Radny, czy to wystarczy, ta odpowiedź? Tak, dziękuję bardzo Pani Dyrektor, dziękuję Panie Przewodniczący. Czy są jeszcze pytania co do tego punktu od innych Państwa Radnych? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Proszę o przygotowanie formularz głosowania. Ja jeszcze raz proszę. 7 osób za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca się pozytywna opinia. Przechodzimy teraz do punktu numer 8. Projekt obwieszczenia, druk numer 909-1. Czy są pytania ze strony Państwa Radnych? Pan Eugeniusz Bielak na pewno się zgłosi. Nie zgłasza się. W takim razie przechodzimy do głosowania. Proszę o przygotowanie. Podaję wyniki. 7 osób za, 0 wstrzymujący się, 1 wstrzymała się. Dziękuję bardzo. Pozytywna opinia. Przechodzimy teraz do punktu kolejnego 9. Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu. Druk numer 910-1. Czekamy na pytania Państwa Radnych. Nie widzę. W takim razie Pan Eugeniusz się uśmiecha, ale to znaczy, że się nie zgłasza. Dobrze, w takim razie przechodzimy do głosowania. Proszę o przygotowanie. Podaję wyniki. 7 osób za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca się, pozytywna opinia co odnośnie tej uchwały. Przechodzimy teraz do punktu numer 10. Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu. Druk numer 911-1. Czekamy na pytania Państwa Radnych. Nie widzę osób zgłaszających się. W takim razie przechodzimy do głosowania. Prosimy o głosowanie. Dziękuję.
I podaję wyniki. 7 osób za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca się. Pozytywna opinia państwa radnych. Przechodzimy teraz do punktu numer 11. Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednego testu uchwały. Druk numer 912-1. Czekamy na pytania ze strony państwa radnych. Poza uśmiechami nie widzę, żeby ktoś rękę podniósł. W takim razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Druk numer 912-1. Dobrze, podaję wyniki. 6 osób za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymujące się. Pozytywna opinia odnośnie tego projektu uchwały. W tej chwili przystępujemy do punktu numer 12. Informacja prezydenta Lublina dotycząca podmiotów, na których skazani mogą wykonywać pracę na cele społeczne. Czy są pytania odnośnie tego punktu, bo to jest informacja. Nie ma żadnych pytań z strony państwa radnych, także proszę dokonać zapisu, że radni zapoznali się z informacją. Przechodzimy teraz do punktu numer 13. Informacja o zrealizowanych wyjazdach zagranicznych podróżach, druk numer 893-1. Prosimy o zgłaszanie pytań ze strony państwa radnych. Nie widzę, żeby ktoś się zgłosił. W takim razie proponuję dokonanie zapisu, że radni zaznajomili się. I trzeba powiedzieć, że wnioski przygotowali radni wcześniej wysłali. Dobrze. W takim razie, czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych w tej chwili? Bo jesteśmy na 14 punkt sprawy wniesione. Proszę bardzo, niezawodnie pan Eugeniusz Bierak. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zapytać, bo jeżeli chodzi o porządek, miałem skargi w sprawie 11 listopada i ruchu na Rondzie Dmowskiego. Skarżyli się do mnie, kilka telefonów miałem, że policja niesłusznie ludzi karała, którzy zjeżdżali przy czerwonym świetle, był ruch duży i nikt tego nie pilnował, tylko po prostu część chyba dostała mandaty. Natomiast jedna osoba mi powiedziała, że policja postraszyła go i że zgłosi sprawę do sądu. Ja uważam, jeżeli są jakieś zbiorowiska, to są organy, które powinny za to odpowiadać i policja nie może się uchylać, bo jak są wyścigi samochodowe, ja na sesji mówię na Witosa i giną ludzie tutaj od doświadczalnej w stronę Świdnika, to policji nie ma. Natomiast jak ktoś zjedzie, czy ułamek sekund na żółtym świetle zjechała ze skrzyżowania, oczywiście, że można to zobaczyć. Natomiast dobrze by było, żeby ktoś za takie zgromadzenia odpowiadał. Dziękuję. Panie radny, byśmy tutaj nie prosili nikogo, żadnego przedstawiciela policji. Zaprosimy na przyszły tydzień, ewentualnie gdyby pan komendant Straży Miejskiej, czy ewentualnie pan dyrektor Ostrowski mógł udzielić odpowiedzi na pytanie. Może się uda. Halo. Dzień dobry państwu. Złe określenie przez pana radnego to nie było zgromadzenie. Także to jest sprawa stricte po stronie policji.
policja odpowiada za bezpieczeństwo, a szczególnie za ruch drogowy. No. To, co powiedział pan radny Jurkowski, przewodniczący, no możemy uzyskać tylko odpowiedź od nich. Albo ja wystąpię jako dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, lub też pan przewodniczący zaprosi komendanta policji na następne posiedzenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Czy są jeszcze pytania ze strony państwa radnych? Ja w tej chwili mam same miłe wiadomości dla państwa radnych. Następne posiedzenie komisji odbędzie się 23 listopada. Także za tydzień się widzimy. Czy w tej chwili jeszcze, bo widzę same uśmiechnięte twarze, czy jeszcze ktoś coś, bo chciałbym zakończyć posiedzenie komisji. Widzę pan radny Marcin Nowak chciał coś powiedzieć. Tak, tak. Oczywiście państwo wszyscy radni wiedzą, że trzeba wnioski przesyłać na maila, ale to jest... Ale skoro pan przewodniczący mnie wychował, to chciałem tak, super. Bardzo panu przewodniczącemu, cytując klasyka, za sprawne poprowadzenie komisji. No ja też chciałem wszystkim państwu po prostu mieć takich członków komisji, to nic lepszego mi się w życiu nie mogło przydarzyć. Dziękuję bardzo. Czy ty zamykam... musisz być taki złośliwy zawsze, Marcin? Ale w każdym bądź razie teraz będziemy sprawdzali listę obecności. A co w tym było złośliwego? Gratuluję koledze za sprawne prowadzenie komisji. No, drugi się wyrwał. Tak, wszyscy? Wszyscy obecni, więc żalem żegnam się. Do widzenia, dziękuję.